Co to było za urządzenie? XHM609. Moduł sterowania ładowarką? Moduł zabezpieczenia. Moduł kontroli ładowania. To może ja po prostu kupiłem coś i to było przetłumaczone na polski, ale to nie do końca tak działa. Może poczytajmy zabezpieczenie akumulatora 12V przed rozładowaniem, czyli to jest to. Zobaczmy, co tu o tym piszą. Mamy tak, odbiornik, akumulator, nie? Maksymalne obciążenie 10 A. Sorry, ja tutaj przekrzywdzę to w tą stronę, o. Tu. Albo inaczej zrobię. Tak. Siebie dam gdzieś, oddaję na prawo. Dobra. Maksymalne obciążenie 10 A, dokładność sterowania 0,1 V. Pobór prądu 0,3 W do 1 W. Dobra. Obsługa się za pomocą klawiszy plus i minus. Naciśnij szybko dwa razy klawisz plus, a zacznie migać, migać kropka. Tylko ten klawisz plus tutaj nie jest opisany, więc... A jest, dobra. Jest faktycznie tutaj, jak się przyjrzeć, to pod tymi przyciskami jest plus i minus, czyli paradoksalnie plus jest po lewej stronie. W ogóle to urządzenie jest dziwne. Ale zacznie, ustawiamy klawisze plus i minus, wartość na przyjęcie przycisku zostanie odłączone od biornika, od akumulatora. Czyli plus i czyli tak, plusem przytrzymuję dwa razy i tu zostanie odłączone przy 11 V. Ustawmy na przykład 11,8 V. Naciśnij szybko dwa razy klawisz minus, aż zacznie migać kropka. Następnie ustawiamy za pomocą klawiszy bezwładność układu. Zapamiętanie wybranych wartości. Aha, bezwładność układu, czyli tam powinna być jakaś mała wartość. Nie wiem, plus minus 0,2 V, nie? Tak, dokładnie tak jak mówisz, Bartek. To z lewej może być histerezą. Czyli ja mam to za duże. Ja mam tu 15 V ustawione, a my tu potrzebujemy tam, nie wiem, powiedzmy 0,2 V, nie? Jakąś małą wartość. Kliknęło. Dobra, 0,2 V. Reset ustawień. Przeciśnięcie klawiszy plus i minus przez kilka sekund. Dioda LED sygnalizuje aktywne wyjście dla XHM609. Tak samo. No, słuchajcie, wygląda to spoko. Andrzeju, przyda ci się tam do radia w aucie na wycieczki, kurczę, te próby łączności 13. No dobra, słuchajcie, czyli tak, mamy 14,2 V. Ja to podsunę tutaj pod kamerę. I powinno być to widać już teraz. O. Powinno tam to zadziałać. Ja tutaj schodzę z napięciem. Klik. Klik. Spoko. No, i to się przyda. I dlaczego ja to chciałem mieć? Ponieważ tak, te nasze urządzenie ma baterię. I fajnie.